16 października w sali widowiskowej przy Pilniku Strzyżewskim miało miejsce spotkanie z Dorotą Zawadzką. Superniania mówiła o rozwijaniu u dzieci inteligencji emocjonalnej i społecznej, a także o tym, jak słuchać, obserwować i komunikować się z dzieckiem. Dzieciom po pierwsze trzeba dać dużo czasu. Poświęcić im swój czas. Nie lubię słowa poświęcić, dlatego mówię dać. Dzieci muszą czuć, że są dla nas ważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo bym chciała, żebyśmy lubili swoje dzieci, nie tylko kochali. Czyli lubili z nimi przebywać, lubili z nimi gadać, lubili z nimi grać w planszówki, chodzić na spacery i robić różne dziwne rzeczy. Żebyśmy my, rodzice, dbali o to, żeby nasze dzieci były wypoczęte, żeby były wyspane, żeby były zrelaksowane, czyli dbać o to, żeby miały higienę życia codziennego, żeby dobrze jadły, zdrowo, żeby zapewnić im dostęp do kultury, żeby nauczyć je z tej kultury korzystać, niższej i wyższej z wyłączeniem telewizora, bo tego nie znoszę, czyli chodzić do kina, uczestniczyć w życiu, nie wiem, domów kultury, w których są różnego rodzaju zajęcia, kultywować tradycje. Rozmawiałam tutaj dzisiaj na temat zespołów ludowych, coraz mniej młodzieży, a byłoby super, gdyby ta młodzież chodziła, to rodzice muszą pokazać. Chciałabym, żeby rodzice słuchali tego, co dzieci mówią i żeby słyszeli, co dzieci mówią. Jestem mamą czwórki chłopców, dwóch nastolatków, 11-13 lat i urocze 10-miesięczne bliźniaki. Wszystkie rady pani Doroty są bardzo cenne. Uważam, że takich wykładów powinno być więcej. Więcej takich spotkań. Naprawdę z każdego można wynieść wiele wspaniałych rzeczy. Gmina Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepieniku Strzyżewskim otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na spotkania autorskie. W ubiegłym roku mieliśmy 16 spotkań autorskich, w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na 20 spotkań autorskich i jedną osobą, która tutaj jest na spotkaniu, jest pani Dorota Zawadzka. W dniu dzisiejszym ma 5 spotkań, oprócz niej jeszcze mamy 5 autorów i projekt jest realizowany od października do listopada. Tutaj sala była fantastyczna, że Pilnik po prostu strzyżewski, dobrze mówię, fantastycznie reagowali ludzie, ale było dużo starszych osób i to też jest pewien sposób komunikacji. Ja jestem starszą panią, więc rozumiemy się, na podobnych falach nadajemy. Jak przychodzą młodzi, mówię inaczej, jak przychodzą rodzice małych dzieci, mówię inaczej. Zawsze szukam na początku, żeby złapać nić porozumienia, bo to jest od tego trzeba zacząć. Ja nie mogę wykładać takiego wykładu ex cathedra, że ja tutaj mówię, prawdę objawiony, proszę mnie słuchać, bo jestem najmądrzejsza w całej wiosce. Nie. To ma być dobra emocja, ludzie się mają pośmiać i potem sobie gadają o tym, a bo ta Zawadzka coś opowiadała i fajnie mówiła. I wtedy to zapamiętają, powtórzą koleżance, powiedzą, żeby żałowała, niech ci co nie przyszli żałują, bo było super. Znaczy, ja to powtarzam, bo ludzie mi to powiedzieli, nie to, żebym się sama jakoś reklamowała, ale ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, bardzo lubię takie spotkania twarzą w twarz, bo to jest zupełnie coś innego niż przez ekran telewizora. No myślę, że bardzo ciekawe spotkanie z panią Dorotą Zawadzką, autorką wielu publikacji. Dla mnie też jako ojca, przede wszystkim dwójki nastolatków, było ciekawe, jak powinienem też wychowywać się. Dzieci nastolatkowie są w szczególnym wieku i na pewno wymagają też dużej uwagi swoich rodziców. Ale na poprzednich spotkaniach pani Dorota też miała spotkanie z rodzicami młodszych dzieci, także z przedszkolakami. Myślę, że naprawdę bardzo interesujące i przede wszystkim pouczające dla nas rodziców, ale także i dla nauczycieli spotkanie.